Cześć. Dzień dobry, moi drodzy. To nasze drugie podejście do nakręcania życzeń dla Was świątecznych. Skończyło się nam miejsce na telefonie, myśleliśmy go trochę oczyścić. A chcieliśmy o to życzenie, ale zanim to zrobimy, to mam taki fragment Pisma Świętego, który z dzisiejszej Ewangelii z czytań, którą dzisiaj nam przez święte warto je usłyszeć. Jeszcze raz. Z Ewangelii według świętego Jana. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie, a gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zsunięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu, a gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma, iż trzeba, aby on powstał z martwych. Moi drodzy, życzę wam tego, żeby Pan Jezus odsunął wszystkie kamienie z naszych serc, z mojego, z waszego serca, aby mógł tam wejść swoim światłem, aby mógł tam wejść swoim życiem, aby to, co w nas jest martwe, co może umarło w nas, może to, co już jest nas bardzo słabe, bardzo chore, bo ono żyło dzięki Jego łasce, dzięki Jego zmartwychwstaniu. Też w tym świecie, w którym nas tak otacza, w którym jest tyle ciemności, żeby On w te ciemności nasze wszedł, ciemności naszych relacji, ciemności przyjmowania swojego życia, czy przyjmowania życia drugiego człowieka, czy też w to, co jest nas bardzo mocno bolące, np. w pracy, czy w życiu osobistym, w małżeństwie, w takich myślach o samym sobie, czy przyjmowaniu siebie, że wszystko Jezus, On nas nieustannie kocha, On nieustannie nas przyjmuje, On nas bawi, On pokonał szatana, On pokonał śmierć, On zwyciężył ten świat i pragnę, byśmy mieli życie w obfitości. Życzę tego, byśmy mieli w to wiarę, że Jezus jedynym jest Panem, jedynym Zbawicielem, że jest tym, który nas szuka, który nas nie potępia, to my siebie potępiamy, szatan nas oskarża, potępia, a Jezus jest takim dobrym pasterzem. Tak, to my jesteśmy krytyczni dla siebie, dla innych. Życzę wam też, abyście byli tak jak ta Maria Magdalena, abyśmy pędzili i szukali Jezusa. Ona jeszcze nie wiedziała, co znaczy zmartwychwstanie. W bólem serca chciała ucałować Jezusa, chciała Go namaścić olejem Jego ciała, chciała zadbać o to, aby w taki sposób spoczywał. A tam pusty grób, czyli światło i nadzieja. Jezus jest światłem, które nieustannie świeci. Nie warto na niego, żeby to światło patrzeć. Nie patrzeć w ciemność COVID-ów, patrzeć w te rzeczy, które się koło nas dzieją, czy jakieś nieszczęście, ale patrzeć w Jezusa, który ma otwarte ramiona. Tak jak miał otwarte ramiona na krzyżu, to teraz ma otwarte ramiona po to, by przyczulić nas do serca, tak jak Jana, który spoczywał, który spał na ostatniej wieczerzy. Też życzę wam tego, byście byli jak Piotr, który goni z Janem. I abyście mieli wiarę taką, jak ma Jan, który patrzy na te płótna i wie, że Jezus zmartwychwstał. On jeszcze nie wiedział, co to znaczy zmartwychwstał, ale teraz już wie, co to znaczy zmartwychwstał, że Jego mistrz, Jego Pan, Jego Zbawca jest żywy, że On, że śmierć nad Nim nie panuje, że nie panuje na Nim żadne kłamstwo, a że jest prawdą, drugą życiem i że On tam czeka w niebie, że On jest tak żywy, jak był przed ukrzyżowaniem, po ukrzyżowaniu i teraz, że Jezus żyje, że to jest żywy Bóg, że to jest żywy człowiek. I też takiej nadziei, że się spotkamy właśnie z tymi naszymi bliskimi, którzy odeszli. Może ktoś z Was stracił swojego bliskiego w wyniku COVID-u. Życzymy Wam, żebyście mocno wierzyli w to powtórne spotkanie w niebie. Akurat teraz mi się kojarzy taka historia, właśnie to będzie z Herkulesem St. Jason, jaka mam powiedzieć w sytuacji, że kiedyś był w samolocie i spotkał takich bardzo bogatych ludzi, którzy na lotnisku, bo wysadzili ich z tego samolotu, no i poszli do hotelu i on poszedł, on ma taką tendencję, że ewangelizuje wszystkich, poszedł, a oni mówią: ojcze, tak jak Michał. Ojcze, ale my
Przecież ten, jak tu jesteśmy, to już nam płacą odsetki, już tam policja i w ogóle wszystko, bo jesteśmy ubezpieczeni nawet na to, że nie lecimy samolotem, już teraz zarabiamy mi duże pieniądze, a więc po co nam Jezus? Było takie dwie osoby, które były chrześcijanami i katolikami, ale już dawno już byli poza Jezusem. I następnego dnia zaczęli lecieć samolotem i ten samolot wpadł w turbulencję i by się rozbił. I on zaczął się modlić. I akurat siedział przy tych osobach, przy tej kobiecie, przy tym mężczyźnie i zaczął krzyczeć na głos. Jezus, oni się pytają, co mają robić. Krzyczcie ze mną. Jezus! Jezus! I jak zaczęli tak krzyczeć, to ten samolot, który był w takiej wielkiej turbulencji i myśleli wszyscy, że spadnie, bo nawet załoga o tym mówiła, wyszedł z tego. I te bardzo bogaci ludzie, to małżeństwo, rzeczywiście się nawrócił i zrozumiał, że jedyną policją ubezpieczeniową w tym świecie jest Jezus. Myśmy też tak kiedyś wołali na takim statku w Egipcie, który był miotany falami. Żyjemy. Więc w wszystkich huraganach i wichurach naszego życia jest z nami zmartwychwstały Pan. A Jego imię to Jezus Chrystus. Jemu ufajmy. Jego patrzmy kochajmy. Na Niego, nie na wirusa. Nie patrzymy na ciemności, nie patrzymy na złego, nie patrzymy na to, co się dzieje. Ale patrzmy na Niego, a będziemy żyć. Bo On jest życiem. Tego Wam życzymy, abyście rzeczywiście ukochali Jezusa, abyście budowali relacje. Bo On, nawet kiedy ja osłabnę, kiedy my słabiemy, On nigdy nie słabnie. On jest wszechmocny i pełen mocy do tego, aby nas uzdrowić w tych miejscach i w tych pęknięciach, których już umarliśmy. A On chce to ożywić. Nie wiem, co moja żona chciała coś powiedzieć. Ja przebaczajmy mówię. Sobie, tak, też i innym. I innym, sobie samym i innym. Pojednajmy się z tymi, z którymi może coś jest nie tak w relacji. Prośmy. Święta są zawsze dobrą okazją do tego. Też prośmy o przebaczenie, jeśli zawiniliśmy. Też przebaczajmy tym, którzy już nie żyją, bo jeśli komuś nie przebaczymy, to osoba nie może pójść do nieba. Czasami jestem taki oparty jak muł, taki osioł i muł. Wchodzę z kimś w dyskusję, w kłótnię. A tak jak to chyba żona cytuje, cytat Jana 23. Różnie nas tylko... Jak to jest, że no? Różnie nas tylko... A, że różnią nas zaledwie poglądy. Poglądy. Więc to są poglądy. Jeśli mamy kochać, żeby wejść do nieba, a poglądy mogą zniszczyć miłość w nas i do innego człowieka. Panie, uzdrów nas i daj nam przebaczyć sobie w pełni, prosić o przebaczenie i przebaczyć tym, którzy nas zranili, bo ranimy i jesteśmy ranieni. Tak jak Jezus na krzyżu, ale zmartwychwstaje. A teraz z Jego ręki, rąk, serca i stóp wybija nieskończone światło Jego miłości. Jezus jest naszym Panem, jest Panem naszego życia, Panem naszego zdrowia. Jemu ufajmy. Jego kochajmy. I wiedzmy, oczywiście że... reżim sanitarny też jest ważny, żeby nie było tak, że tylko ufajmy Jezusowi, też dbajmy o siebie. No to nie, rozum, ale i wiara. I takie, że takie są słowa chyba w psalmie, że Pan Bóg mój los zabezpiecza. Czyli w kontekście takim, że biorąc, jeśli Pan Bóg mnie strzeże, to pozwólmy mu się strzec. I strzeżonego Pan Bóg strzeże. A dla osób, które będą posłuchać, którzy są niewierzące, powiedzcie, Jezus, jest to proście jego serca. Zobaczycie, że on przyniesie wam wiarę. To jest moje takie odczucie i doświadczenie w moim życiu. Zaproście Jezusa do swojego życia i on przyjdzie. Zostańcie z Bogiem. Jezus was nieskończenie kocha i was szuka i nas, jak dobry pasterz tej zaginionej owcy na pustyni. I to w osobiście głęboko wierzę. Ja również. Zostańcie z Bogiem. Pa.